Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za to, że przyjęliście zaproszenie na dzisiejszy briefing prasowy, który będzie poświęcony sytuacji, z którą mierzą się od bardzo długiego czasu mieszkańcy Grudziądza, ci, którzy spacerują po Grudziądzu, ale także samorządowcy, którzy mają realny problem. Problem dotyczy nas wszystkich, bo dotyczy kanału Trynka. Kanału Trynka, który Państwo widzicie, wygląda jak ściek. Nie boję się użyć tego słowa, ponieważ sam Mikołaj Kopernik, który projektował ten kanał, mógłby się naprawdę tego bardzo mocno powstydzić i czułby się zażenowany. Ja dzisiaj jadąc tutaj do Państwa na konferencję stanąłem w kilku miejscach, mam oczywiście zdjęcia, ale polecam również Państwu, żebyście udali się wzdłuż Trynki, tam gdzie Grudziądzanie bardzo często spacerują, a szczególnie w rejonie Ogrodu Botanicznego, zobaczyć jak wygląda ten kanał, który kiedyś w latach świetności nazywał się Trynką, dzisiaj należy go nazwać ściekiem. Jest tragicznie. Kanał jest totalnie zarośnięty, pływają w nim różnego typu śmieci, plastiki. Woda nie jest w stanie przypłynąć swobodnie, tak jak być to powinno, w normalnym kanale, gdzie przepływ powinien być swobodny. Do tego jest smród, ponieważ mamy wysokie temperatury, ta roślinność niewiadomego pochodzenia zaczyna gnić, jest fetor. Dlatego też, Szanowni Państwo, mając na uwadze to, że od wielu lat ta sama sytuacja ma miejsce właśnie latem i wiem, że samorząd regularnie interweniuje w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, żeby coś z tym tematem zrobić. Ale się nic nie dzieje. To Straż Pożarna w obowiązku czuje się, żeby oczyścić kanał i tutaj na wysokości właśnie młyna bardzo często, ostatni raz w ubiegłym tygodniu oczyszczali kratę, ponieważ woda nie chciała schodzić. Ale to nie jest kompetencja ani Straży Pożarnej, ani samorządu. Do tego została powołana w 2018 roku właśnie, do tego zostały powołane Wody Polskie. Jak Państwo wiecie, Wody Polskie powstały w 2018 roku jako scentralizowany moloch, który odebrał wszystkie kompetencje rejonowi, samorządom i wiedział jak najlepiej zarządzać ciekami płynącymi w każdym miejscu w Polsce. Czyli mamy znowu do czynienia z czymś, co dumnie się nazywa państwowe. Mamy znowu do czynienia z zabraniem kompetencji samorządom, którzy najlepiej wiedzą, jak zarządzać mieniem na własnym terenie. Mamy znowu do czynienia z czymś, co zatrudnia blisko 7 tysięcy urzędników. Znowu coś, co bierze miliony, ale to nie działa. Dlatego też czuję się w obowiązku, wystąpiłem w dniu wczorajszym. No i właśnie znowu nie mogłem wystąpić do kogoś, kto funkcjonuje w Grudziądzu, tylko musiałem napisać pismo do samego pana prezesa Państwowego Gospodarka Wodnego Wody Polskie, żeby zajął się tematem Trynki w Grudziądzu. Mamy dwojaki problem. Pierwszy, z którym Państwo zetknęliście się i słyszeliście o tym w momencie, kiedy Grudziądz nawiedziły bardzo duże ulewy w ubiegłym tygodniu, to jest to, że wały, czyli te nasypy, które w północnej części miasta są usypane, po prostu są niesprawne. Nie ma nikogo, który by dokonywał regularnych przeglądów tych wałów, które w pewnym momencie przy dużym naporze wody po prostu nie wytrzymują i zalewają mieszkańców Kuntersztyna, Owczarek, Tartna. Do takich sytuacji być nie może. Poza tym, tak jak Państwu powiedziałem, regularne oczyszczanie tego kanału wpływa na to, że nie będzie śmierdzieć, będzie czysto, będzie ładnie, ale to też spełni swoją funkcję ekologiczną. Ta woda będzie po prostu płynąć. Dlatego też, Szanowni Państwo, wystąpiłem w dniu wczorajszym do pana prezesa z pismem o rychłe uporządkowanie tej sytuacji. No, musimy sobie z tym jakoś poradzić. Dlaczego o tym też mówię? Ponieważ miasto Grudziądz i nie tylko miasto, ale też spółki, gdzie Państwo płacą na ich utrzymanie podatki, płacą do Wód Polskich kolosalne pieniądze. Same wodociągi w ubiegłym roku zapłaciły Wodom Polskim 1 600 000 złotych z tytułu pozwoleń wodoprawnych, zrzutu ścieków i poboru wody. Do tego są również inne instytucje, które w ramach pozwoleń wodoprawnych również płacą podatki na to, żeby Wody Polskie się utrzymywały. No i się utrzymują. Tak jak powiedziałem, blisko 7 tysięcy pracowników, olbrzymi budżet, a Trynka śmierdzi i nie płynie. Dlatego też wzywam wszystkich tych, znaczy nie wzywam Państwa do robót publicznych, do czynu społecznego, żebyśmy wchodzili do tej Trynki i ją oczyszczali. Po to jest ta instytucja, po to PiS wymyślił tą instytucję, żeby robiła to za Państwa. No ale jak widzicie, znowu są mądrzejsi. Lepiej zabrać samorządom ich kompetencje, rejonowym zarządom gospodarki wodnej. Pamiętacie, jak funkcjonowały spółki wodne? One były złożone z lokalnych mieszkańców, aktywistów, którzy widząc problem, od razu aktywizowali się i oczyszczali tego typu cieki wodne. W tym momencie tego nie ma, dlatego też apeluję o to, żeby ten problem zniknął. Po piśmie, które wysłałem w dniu wczorajszym, mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany, ponieważ idzie jesień, za chwilę znowu będzie wzmożona fala opadowa
i może dojść do takich sytuacji, że znowu będą zalewane północne dzielnice Grudziądza, bo te wały są już stare i nie są w stanie tego naporu wody utrzymać. Także, szanowni państwo, mam nadzieję, że ta interwencja przyniesie skutek i jeżeli państwo uważacie, że to wsparcie, że ten kanał Trynka powinien znowu wrócić do normalnego swojego funkcjonowania, też możecie apelować. W Grudziądzu na ulicy Mickiewicza, niedaleko stąd, też jest siedziba, placówka tego terenowego gospodarstwa wodnego. Może i do nich należy się udać i również im wskazywać problem. No ale jako Grudziądzanie powinni czuć, że to jest problem i potrzeba tego rozwiązania. Tylko co? Musi pójść rozkaz z góry, z samej centrali, z Warszawy. Prezes musi powiedzieć, że należy to zrobić. Nie tak to powinno wyglądać. Zajmowaliśmy się tym tematem i informacje uzyskiwaliśmy od rzecznika prasowego Wód Polskich z Gdańska, bo tak jak pan poseł powiedział, w Grudziądzu nikt się nie wypowiada. I oni stwierdzili, że jednym z powodów, dla których ta Trynka wygląda tak, jak wygląda, jest to, że musieli w tym roku przerzucić siły na dużo ważniejsze cieki niż ten w Grudziądzu. Jak pan poseł to skomentuje? Znaczy, śmieszy mnie cała ta demagogia, która jest nieuprawiona tylko w Wodach Polskich. No proszę zauważyć. Pamiętacie państwo ubiegłoroczną katastrofę na Odrze? Co powiedział wtedy wówczas pan prezes Daca? Że to nie jest problem, że to jest kilka śniętych ryb. Od tego zaczął komunikację z ludźmi. Z godziny na godzinę sytuacja zaczęła być kryzysowa. Na końcu okazało się, że to Wody Polskie. Już nie powiem, co zrobiły i został pan prezes Daca odwołany. Proszę mi powiedzieć, co znaczy na inny odcinek niezwykle ważny. Wisła jest ustabilizowana, sytuacji kryzysowej na Wiśle nie było. Są inne problemy, które od kilku dni pojawiają się w przestrzeni publicznej, ponieważ rozmawiam na temat jeziora Rudnickiego, który absolutnie zarasta, jest problem z eutrofizacją, zarastaniem tego jeziora. Tam również powinni działać panowie z Wód Polskich. To my tutaj będziemy wspólnie organizowali działanie, żeby zakupić kosiarkę do koszenia tych glonów podwodnych, żeby to jezioro w Grudziądzu nam po prostu nie zarosło. A za to bierze pieniądze, za to biorą pieniądze Wody Polskie. Tak jak powiedziałem, z samego Grudziądza, z samych wodociągów, które tutaj sąsiadują ze mną, to jest 1 600 000 zł. Więc proszę mi nie mówić, że nie znalazłby nikt czasu, żeby zlecić jakiejś firmie wejście do Trynki na odcinku paruset metrów z prostymi grabiami, tak? Które by to wyczesały, wyciągnęły ten brud. No ale raz tego nie można zrobić. A poza tym, panie redaktorze, przecież to nie jest temat, który pojawił się teraz. Od kilku lat, co roku mamy taką samą sytuację. Trynka zarasta, nie płynie, są śmieci, śmierdzi. Więc to jest to, co mówią rowerzyści, mamy z dziećmi, które spacerują wzdłuż tego kanału, więc to nie jest problem tego roku. Więc tłumaczenie rzecznika jest bzdurne, absurdalne, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Może trzeba wysłać pismo z wezwaniem do usunięcia tej trawy, dać czas 14 dni, a jak nie, to wynająć firmy i obciążyć Wody Polskie. No właśnie, ja pytam. No właśnie, ten temat został wyczerpany ostatnio, ponieważ planowaliśmy taką akcję, żeby upublicznić to, żeby firmy, które są zainteresowane, ja jestem przekonany, że Grudziądzanie nawet by zrobili to charytatywnie, bo przecież widzą, co się dzieje, no ale prawo nam nie pozwala zrobienia czegoś takiego, ponieważ na obiektach hydrotechnicznych, które są w posiadaniu Skarbu Państwa, jedynym podmiotem, który może na nich działać, są wyłącznie Wody Polskie, więc nie można zrobić czegoś, wystawić fakturę i ich obciążyć. Nie ma zagrożenia życia i zdrowia, bo przecież to, że te zielsko tam rośnie, powoduje, że są zalewane tereny, więc może to jest jakby stan wyższej konieczności, może na to trzeba się powołać. Prawo na to nie pozwala, panie redaktorze, dlatego byśmy chcieliśmy to już dawno zrobić. I nawet podczas ostatniej sesji pan radny na Polski ten temat poruszył, gdzie jednoznacznie otrzymaliśmy informację, że nie można refinansować, że Wody Polskie nie mogą refinansować, bo to byłoby świetne antidotum, no jeżeli ktoś nie daje sobie rady. Okej, może trzeba zawiadomić prokuraturę, że jest niedopełnienie obowiązków. Przez to jest narażone zdrowie i życie mieszkańców. To jest bardzo ciekawy pomysł. W dniu wczorajszym pismo do pana prezesa Wosia zostało przeze mnie wysłane. Damy mu ten czas, zobaczymy. Dopiero tak naprawdę ten problem z tymi wodami opadowymi, które będą powodowały wezbranie się w Trynce, spowoduje realny problem. Jeżeli ten problem może wpłynąć, będzie zagrożenie potencjalne, hipotetyczne, zagrożenia zdrowia lub życia, obiecuję, że wystąpię z tym do prokuratury. Były zalane przecież tereny. Były, tak, zalane. Dokładnie tak. Straż pożarna interweniowała, dokładnie tak, ale mówię, no jasno wskazano, kto jest operatorem, kto odpowiada za budowlę hydrotechniczną, są to Wody Polskie. I tak jak powiedziałem, tłumaczenie, że ktoś nie ma siły środków jest nieuprawnione, ponieważ ten stan trwa od wielu, wielu lat
i nic się w tym momencie nie dzieje. A mówię, a liczyć na to, że grudniowcami sami się wezmą do pracy i będą to robić, no to jest, wie pan, to jest troszeczkę, przypomina mi to lata 80. i czyny społeczne, które dla Polski Ludowej były realizowane. Nie tędy droga. Po to jest spółka, po to jest tylu pracowników zatrudnionych, tak jak mówię państwu, blisko 7 tysięcy, żeby ogarnęli to. Na to starczy tydzień czasu i byśmy mieli po temacie.